Przyznam się szczerze, że z początku nie planowałem nagrywać tego materiału, ale z racji na ostatni odcinek serii o albumach postanowiłem nieco o tym powiedzieć. Chodzi oczywiście o informację, jaka niedawno obiegła świat metalowy. A dokładniej mówiąc, nowy album Merciful Fate dopiero w 2025 roku. O co dokładnie chodzi, zaraz wam opowiem. Tak więc myślę, że zespół Merciful Fate wszyscy doskonale znacie, gdyż albowiem jeśli idzie o muzykę heavy metalową, to jest to bezapelacyjnie jeden z najbardziej kultowych zespołów ever. Pierwsze albumy Merciful Fate, Melissa i Don't Break the Oath, zna każdy wierny fan muzyki heavy metalowej. Wiemy też, że stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku Merciful Fate wróciło do stałej aktywności, zaczęli znowu grać koncerty, i chodzą co i rusz słuchy o nowej, planowanej płycie. I ostatnio na ten temat wypowiedziała się Becky Baldwin, obecna basistka Merciful Fate. Ten konkretny cytat pochodzi z artykułu na stronie metalnews.pl. Link do niego będziecie mieli w opisie. Przypuszczam, że wydamy tę płytę w 2025 roku, być może nawet pod jego koniec. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się cała ta sytuacja. Wiem, że King chciałby wydać najpierw nowy album pod szyldem King Diamond, więc mamy jeszcze trochę czasu. Słuchałem ostatnio około 9 demówek Hanka Shermana i są naprawdę dobre. Można więc powiedzieć, że pracujemy dalej nad tym wszystkim. Wiem, że prace nad tym materiałem trwają już od jakiegoś czasu, ale chyba dopiero teraz zaczyna się to wszystko układać. No bo tak na dobrą sprawę, to słuchy o nowym albumie Merciful Fate no już chodzą od dłuższego czasu, ale jeszcze dłużej o solowej płycie Kinga Diamonda, na którą jak najbardziej czekam, tak samo jak na płytę Merciful Fate. Jednak chciałem też zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mianowicie ostatni album Merciful Fate, czyli Nine, został wydany w roku 1995, czyli ćwierć wieku temu. A ostatni album solowy Kinga Diamonda zaś w roku 2007. Chodzi oczywiście o album Give Me Your Soul Please, czyli 17 lat temu. Więc no, jest różnica, zwłaszcza, że solowy zespół Kinga Diamonda nie miał jeszcze aż takich przerw w działalności jak właśnie Merciful Fate. Więc no, ja powiem całkowicie szczerze, że z tych dwóch to zdecydowanie bardziej czekam na Merciful Fate, bo wiecie, to już po tak długiej przerwie powróci tak legendarny i wielki zespół. To jednak będzie spore wydarzenie. Zwłaszcza, że wiecie, oni przez długie lata milczeli. Ostatnio też były pewne zmiany w składzie, no bo stosunkowo niedawno rozstali się z basistą i przyszła właśnie Becky Baldwin, więc no trochę się w zespole dzieje. Natomiast czy mam rzeczywiście wielkie parcie na to, żeby się jak najszybciej ukazał ten album? No jak najszybciej powiedziałbym, że nie, ponieważ wiecie, Merciful Fate ma na koncie 7 świetnych moim zdaniem studyjnych albumów, wszystkie są super, więc no nawet jak się nie pojawi nowa płyta, no to też się chyba nic wielkiego nie stanie, bo już mamy kilka naprawdę dobrych albumów. Ale jeśli pojawi się nowa płyta, która będzie faktycznie tak dobra jak stare klasyki tegoż zespołu, no to też będzie fajnie. Ale też pytanie, w jakim dokładnie kierunku panowie pójdą, ale znając życie, to będzie wciąż Merciful Fate, bo cóż by innego, wiem doskonale, że muzyka, jaką tworzy King Diamond, jest dla niego bardzo charakterystyczna i ciężko go pomylić z jakimkolwiek innym artystą. Natomiast jeśli chodzi o solową twórczość Kinga Diamonda, no to tutaj też czekamy już od dłuższego czasu, z tym, że tutaj więcej wiadomo w tym temacie, więcej się trochę dzieje. A szczerze, jak mówiłem, zespół solowy Kinga Diamonda w ostatnich latach wydaje mi się przynajmniej, że był bardziej aktywny, nawet koncertowo bym powiedział. Merciful Fate dopiero niedawno do tego wróciło. Nie zmienia faktu, że oba zespoły lubię, chociaż z tej dwójki ja osobiście wolę Merciful Fate. Co nie zmienia faktu, że też bardzo lubię solową twórczość Kinga Diamonda, ale o niej już wam mogę zapowiedzieć, że będzie w jednym z następnych odcinków, bo nawet jedna z osób komentujących mówiła o tym, że chętnie by zobaczyła odcinek o solowej twórczości Kinga Diamonda, no to już mogę zapowiedzieć, że będzie w jednym z następnych odcinków. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy wy czekacie na nowy album Merciful Fate, no i przy okazji solowy album Kinga Diamonda, czy w ogóle macie to wszystko gdzieś i uważacie, że Merciful Fate się, krótko mówiąc, skończyło. Na tym uważam, że
jest na co czekać, bo wiecie, Merciful Fate to może już jest stary zespół, ale na tyle dobry, że warto im dać szansę, a myślę, że nowy album może być jak najbardziej ciekawy. A jak to mówią, poczekamy, zobaczymy, bo patrząc na to, że ten album ma być dopiero w 2025 roku, no to poczekamy sobie tak przynajmniej rok. Tak więc dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Ja się już z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!